Dzień dobry Państwu. Zaprosiliśmy Państwa, żeby dzisiaj odnieść się do tematyki wyborczej. To tematyka, która rozgrzewa umysły polityków i dziennikarzy i obywateli od wielu, wielu dni. Mamy do czynienia z bezprecedensowym chaosem legislacyjnym i ustrojowym wokół tematyki przeprowadzenia i organizacji wyborów. Kiedy protestowaliśmy dobrych kilka lat temu wraz z Grzegorzem Braunem tutaj przed Państwową Komisją Wyborczą, wydawało się, że to, co działo się w okresie rządów Platformy, niesprawność PKW, podejrzenie oszustw wyborczych, niezdolność do policzenia wyników wyborów, wydawało się, że to szczyt bezwładu i anarchii, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć w naszym państwie. Dziś widać niestety, że myliliśmy się. Dziś sytuacja jest kuriozalna, nie ze względu, proszę Państwa, na epidemię, ale ze względu na niespotykaną nigdy wcześniej, nieprawdopodobną nonszalancję polityków partii rządzącej w podejściu do obowiązujących w Polsce przepisów i regulacji ustrojowych. Z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy nie chcą skorzystać z gotowych przepisów konstytucyjnych umożliwiających odsunięcie wyborów zgodnie z moją petycją sformułowaną już ponad 40 dni temu, do której w międzyczasie przekonała się większość partii opozycyjnych. Z drugiej strony mamy próby nieudolnego, spóźnionego przeprowadzania nowelizacji prawa wyborczego. Przypomnijmy, że kiedy PiS chciał, to potrafił anulować ustawę o IPN na życzenie amerykańskie i izraelskie w ciągu 9 godzin wraz z podpisem prezydenta. Dziś okazuje się, że przez wiele tygodni nie jesteśmy w stanie ani otrzymać dobrego projektu prawa wyborczego, które byłoby jasne, jednoznaczne, wyczerpujące, nie pozostawiające żadnych luk interpretacyjnych, nie mające w sobie żadnych słabych punktów i dające wszystkim podstawę prawną do działania. Z drugiej strony mamy obstrukcję w Senacie. Przypomnę, że w tym miejscu, w sobotę, zaapelowałem do marszałka Senatu, żeby jak najszybciej zwrócił przepisy o głosowaniu korespondencyjnym do Sejmu. Nie dlatego, że w Konfederacji uważamy te przepisy za dobre, nie dlatego, że uważamy je za słuszne, ale dlatego, że wstrzymywanie ich zbliża moment prawdy co do tego, jak zostaną przegłosowane w Sejmie do wyborów. Marszałek Senatu może wstrzymywać te przepisy jeszcze ponad tydzień. Panie marszałku, w jakim celu? Czemu ma to służyć? Wszystkie opinie prawne już napisane. Wszystkie opinie polityczne już zostały sformułowane. Prosimy zwrócić te przepisy do Sejmu. Z drugiej strony, co robi rząd? Minister aktywów państwowych bez podstawy prawnej drukuje miliony kart wyborczych. I to drukuje gdzie? Okazuje się, że w drukarni kontrolowanej przez kapitał niemiecki, mimo że w mediach mówił o drukarni państwowej wytwórni papierów wartościowych. Po prostu absurd za absurdem. PiS, który miał rozliczyć afery Platformy, upodobnił się do niej po zaledwie 5 latach rządzenia. I w tej chwili na naszych oczach obóz rządzący ulega dekompozycji, zajęty sobą, zajęty pogłębiającymi się intrygami, bo nic innego właśnie inaczej się nazwać tego nie da, jak to nerwowe wyczekiwanie wszystkich obserwatorów sceny politycznej co do tego, czy głosowanie korespondencyjne zostanie przegłosowane w Sejmie, czy nie. To intrygi wewnątrz obozu rządzącego, rozgrywki pomiędzy panem Gowinem a panem Kaczyńskim, którzy postanowili udowadniać sobie akurat w środku kryzysu, akurat w środku epidemii, po 5 latach przegłosowywania antyspołecznych często, antyobywatelskich, kontrowersyjnych ustaw. Teraz postanowili sobie udowadniać, kto potrafi któremu zablokować jakie propozycje i rozwiązania. No kuriozalne rozgrywki, proszę Państwa. Dlatego wzywamy polityków państwowych, tak z PiS-u, jak i z Platformy, żeby spoważnieli, żeby przestali chwiać nawą państwową w momencie kryzysowym, żeby przestali nadwyrężać powagę naszego państwa. Wybory to nie poligon doświadczalny do rozgrywek, czy to prawnych, czy ustrojowych, czy legislacyjnych, czy politycznych wewnątrz koalicji rządzącej. Zdecydowanie chciałbym się odciąć od tych wszystkich rozgrywek przez konkurencyjne sztaby wyborcze, przez konkurencyjne partie polityczne. Nieustannie rozsiewane są do mediów nieprawdziwe informacje, jakobyśmy uczestniczyli w jakichś zakulisowych rozmowach na te tematy. Proszę Państwa, wszystko co mamy do powiedzenia, wszystko co robimy, komunikujemy tutaj na tych konferencjach prasowych.
Jeżeli będziemy przekonani, że któraś z tych partii robi coś sensownego czy dobrego, to powiemy to Państwu. Tak jak na przykład nasz postulat obniżenia ZUS-u dla przedsiębiorców, który głosiliśmy jako pierwszy w zeszłym roku w wyborach do Sejmu. Później został stopniowo adaptowany przez opozycję, przez urzędującego prezydenta, niechętnie, ale zaczął o tym mówić. Wreszcie przez obóz rządzący, częściowo, w niewielkim zakresie, ale dobrze, że trochę. Jak trzeba pochwalić, to pochwalimy. Natomiast to, co dzieje się z wyborami, zasługuje wyłącznie na krytykę. I co się dzieje? Idziemy na kursie kolizyjnym. Na kursie kolizyjnym jest Sejm i Senat. Na kursie kolizyjnym jest Kaczyński i Gowin. Na kursie kolizyjnym jest Sasin i Poczta Polska. Wszyscy ze wszystkimi są na kursach kolizyjnych. Do wyboru zostaje kilkanaście dni. Przepisy mają wejść zaledwie kilka dni przed wyborami. Nie wiadomo, kto i kiedy je przeprowadzi. Co to wszystko ma być? Wzywamy polityków do opamiętania i do spoważnienia. To jest to, czego potrzebujemy. Przedsiębiorcy, pracownicy zwalniani w ostatnich dniach, pracownicy sektora ochrony zdrowia patrzą na to wszystko i pukają się w głowę. Pytają, gdzie macie rozum? Gdzie macie rozum i godność człowieka? To jest pytanie, które dziś stawia Konfederacja. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Tak, chciałem spytać o... Przepraszam bardzo. Chciałem spytać o dobre rozwiązanie na dzisiaj. To znaczy, ja zdaję sobie sprawę, pan to przypominał, że był pan pierwszym kandydatem, który się opowiadał za przełożeniem tych wyborów do momentu, kiedy mogą być przeprowadzone bez uszczerbku dla zdrowia ludzkiego. Natomiast mamy sytuację taką, jaką mamy. Jakie byłoby szybkie rozwiązanie możliwe do przyjęcia teraz? Jedyne szybkie rozwiązanie możliwe do przyjęcia od ręki, bez rozgrywek politycznych, to decyzja Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i następnie na bazie przepisów o stanie nadzwyczajnym odsunięcie wyborów co najmniej do sierpnia. Stan nadzwyczajny zawsze można przedłużać. To jest, przypomnę, decyzja Rady Ministrów, więc odsunięcie do sierpnia co najmniej i wówczas obserwowanie, co dzieje się z epidemią, budowanie konsensusu w klasie politycznej. Bo proszę Państwa, myśmy się przyzwyczaili, że jak rząd w Polsce postanowi wybory, to one są zorganizowane. A w tej chwili zderzamy się po prostu z sytuacją, w której politycy rządzący uświadamiają sobie, że jednak samorządy odgrywają tu istotną rolę i że jak jest bałagan prawny, to samorządy mogą odmówić współpracy. Tu jeszcze nie poruszyłem sprawy przekazywania tych baz danych. No to jest też kuriozalne. Z jednej strony zacieśniliśmy tak bardzo na życzenie Unii Europejskiej przepisy o bazach danych, mam na myśli RODO, a z drugiej strony bez jasnej, jednoznacznej podstawy prawnej wysyłane są niepodpisane pisma do samorządowców, że mają przekazywać całe rejestry wyborców. Niesamowita sytuacja, z którą chyba nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. No ale oczywiście poza współpracą z samorządami, współpraca z komitetami wyborczymi. Nasz komitet wyborczy dał drugą co do wielkości liczbę kandydatów do komisji wyborczych. Gdyby nie ta współpraca, byłoby tak, że komitet prezydenta Andrzeja Dudy zostałby sam ze swoimi ludźmi do obsadzenia wszystkich komitetów, czego by nie zdołał zrobić. Więc potrzebne jest po pierwsze więcej czasu na to, żeby te wybory, jeżeli się mają odbyć w formule zmienionej, jakiejkolwiek. Ja osobiście jestem zwolennikiem formuły fizyczno-korespondencyjnej. Dla chętnych korespondencyjna, dla normalnych ludzi formuła osobista, ale po czasie tym nadzwyczajnym, po ustąpieniu wszystkich obostrzeń. I jeżeli potrzebujemy trochę czasu i czasu na zbudowanie konsensusu i na uchylenie obostrzeń i na powrót do normalnego życia społeczno-gospodarczego, no to dajmy sobie ten czas. To jest jedyne logiczne, możliwe, sensowne rozwiązanie. A w tej chwili alternatywą jest, panie redaktorze, wyłącznie wielka improwizacja. Wyłącznie improwizacja i wzajemne przepychanki. I wzajemne przepychanki, które w tej chwili niestety z zażenowaniem od wielu tygodni obserwujemy. A zaczęło się, przypomnę, od nocnej wrzutki. Od nocnej wrzutki, gdzie o 3 w nocy tutaj w piwnicy budynku, w budynku Sejmu przydzielonej sali w piwnicy Konfederacji, o 3 w nocy czekając na wznowienie głosowań, widzimy, że przyszła nowa poprawka do tarczy antykryzysowej. Poprawka o przepisach wyborczych. Tak ta historia się zaczęła już wiele tygodni temu. Czy są inne pytania? Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo.